No, kochani, mamy godzinę 21:06. No wiadomo, przynajmniej dla mnie, że dzisiaj mamy 11 listopada 2020 roku, więc to Święto Niepodległości, 102. rocznica odzyskania niepodległości. Nasz papież Jan Paweł II mówił nam, przypominał i upominał, że wolność nie jest raz na zawsze zadana, że trzeba o nią zawsze walczyć i dbać. No jest to szczególnie teraz, nabiera mocy, gdy się patrzy, co się dzieje w Polsce. Jak to świętujemy, tą naszą wolność. Niestety my Polacy jesteśmy tacy, że lubimy krew przelewać za wolność naszą i waszą, ale nie potrafimy zawsze jakoś tej wolności docenić i uszanować. No niestety nie mamy ludzi w tej chwili na miarę naszego papieża, który mógłby przywołać naród do refleksji i do opamiętania się. No ale kochani, chciałbym mówić o czym innym, a konkretnie chciałbym mówić o MPŻ-cie. Co to jest MPŻ? Kochani, MPŻ to jest mobilny punkt żywieniowy. Proszę. To już może ktoś, kto wcześniej widział moje filmiki z zeszłego roku, to może sobie przypomina, co to oznacza. Właśnie szukam sznurek, bo gdzieś tu miałem sznurek i położyłem tak, żeby go szybko znaleźć. No i tak szukam, że nie mogę znaleźć. Ale zdaje się, że jest. Szukajcie, a znajdziecie, a będzie wam wynagrodzone. Ktoś to nie zna. O proszę. Pan Miciurin mi tu kawałki poskładał, powiązałem, no to wyszło, że mam 7,5 metra. A ja potrzebuję tutaj gdzieś jeszcze 6 metrów, żeby móc to wiaderko spuścić na dół. A spuścić po to, żeby kotkom dać Feliksa. I w tym celu, kochani, ja wcześniej tu miałem takie wiaderka, tylko je chyba wyrzuciłem już, a miałem co najmniej 2. I proszę was, po prostu wycinam tutaj kółka z 4 stron, ale nie do końca. Gdzieś, żeby było 5 cm od dna, takie 4. Później wkładam do tego pokarm, który mam dla kotków, czy to sucha karma, czy Feliksy. Nie? No dobrze, jak deszcz pada, to na przykład tutaj przykrywka, żeby była. No i na sznurku spuszczam. I kotkom w ten sposób daję Feliksa. Będąc tutaj zamknięty. No to moja maseczka. Dzisiaj ją wyprałem, zdezynfekowałem. Także przy okazji, jeżeli ktoś mówi, żeby nie nosić maseczek, bo to jest jeszcze gorzej, no to mi się wydaje, że coś jest nie tak. Bo w maseczki tam grzyby i tak dalej, kochani. W ubraniu chodzimy też różnego, pleśnie, grzyby i tak dalej, brudy się zbierają. Ale czy przez to
mówimy, żeby nie nosić ubrania i żeby chodzić nago? No chyba nie. Dlatego są maseczki jednorazowe, są wielokrotnego użytku, czyli trzeba je prać, wysuszyć, wydezynfekować i tak dalej i ubrać znowu. Przy czym, kochani, o dziwo, Japończycy robili symulację komputerową. Mają największy w tej chwili komputer na świecie, który wykonuje tam ileś trylionów operacji na sekundę. I badali różnego rodzaju maseczki. Z polipropylenu badali z materiałów i tak dalej. I co się okazało? Że najlepsze maseczki są maseczki z polipropylenu. Nie wiem, czy te są z polipropylenu, czy nie. Bo się okazuje, że one najmniej przepuszczają tych cząsteczek wydychanych, czy na zewnątrz, czy z zewnątrz. W jedną, czy w drugą stronę. Bo podobno 100%. Na drugim miejscu tego, natomiast maseczki tam jakieś bawełniane i tak dalej, materiałów, to niestety mają skuteczność 80%. Także, kochani, bez jakichś takich teorii spiskowych, bez jakichś takich, no już powiem dosadnie, niedorzecznych opinii, żeby nie nosić maseczek. No bo to już jest, wiecie, jakaś nonszalancja, jakiś brak rozsądku w tym. Powoływanie się, że tam grzybica, grzyby i tak dalej. Oczywiście, wszędzie są grzyby, w powietrzu i tak dalej. Ale to po to się sprząta, czyści i tak dalej. Czy co znaczy, że nie mamy w mieszkaniach mieszkać? Bo tam są grzyby i tak dalej? To gdzie mamy? Po to są środki czystości, po to się pierze, po to się dezynfekuje. No, więcej rozsądku w tym, co mówimy i piszemy, kochani. No to tak, pozwoliłem sobie zrobić na dygresję, no bo jak to inna osoba napisała, to jest tak, mówić, żeby nie nosić maseczek, to tak jakby udowadniać i mówić, że Ziemia jest płaska. No bez już takich jakichś skrajnych poglądów i nieodpowiedzialnych. Zachowajmy trochę rozsądku w tym, co mówimy, piszemy. Po to Bozia nam dała rozum, żebyśmy z niego robili pożytek, żebyśmy myśleli, wyciągali wnioski, a nie bezwiednie powtarzali to, co ktoś tam napisze, powie bez namysłu. Jeszcze dokończę tylko tą myśl z tym sznurkiem, bo zdaje się, że nie dokończyłem. Więc brakuje mi 6 metrów sznurka. No i dzwoniłem do pana Zygmunta. Pan Zygmunt wraca do pracy w sobotę. Dzisiaj mamy czwartek, czyli będzie za 2 dni. No, to jest człowiek ze wsi, mający gospodarkę. Jak ja to nazywam go, farmer, pseudonim. Tam sznurki ma. Nie musi być w jednym kawałku, wystarczy jakiś tam z snopków związanych, czy kostek siana. Bo pan Zygmunt ma, przynosił mi przecież siano w workach, to były zawiązane. Kostki siana były też związane podwójnie. Ale mówi, że ma cały tego szpulę, także utnie mi tam 10 metrów i ma mi przynieść. No jak przyniesie, no to w ten czas zawiążę, otwory powycinam i będę mógł kotki przywoływać tutaj i im podawać, no co podawać, przede wszystkim Feliksa od czasu do czasu, bo suchą karmę to mają dozowniki, tam full wypas, tylko brakuje im, żeby od czasu do czasu dać im właśnie Feliksa, albo jakieś wędliny, jak mi zostaną. Dzisiaj były 4 mortadele, plasterki. No, 2 zjadłem, 2 zostawiłem. Jutro dam. Jakoś wyjątkowo mortadeli było więcej, bo rano była ogonówka, to były tylko 2 plasterki. No, dobre to
wiadomo, ma powodzenie.